Dobry wieczór. Witamy Państwa serdecznie na webinarium eTwinning. Już zostali Państwo przeniesieni z poczekalni do docelowego pokoju webinaryjnego. Jest już wieczór, tak jak pewnie Państwo widzą za oknami. Godzina 18, więc startujemy z kolejnym spotkaniem pod tytułem TIG dla polonistów. Ja nazywam się Jolanta Gradowska, jestem przedstawicielką Krajowego Biura eTwinning przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie działającego. I ze mną jest już pani Agnieszka Piętnoczka. Dzień dobry, Agnieszko. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Jolu. Dobry wieczór wszystkim uczestnikom. Bo to już taki sezon, kiedy godzina 18 to już jest przecież bardzo głęboki wieczór. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo nas słyszą i widzą. Dzisiejsze spotkanie będzie wyjątkowe. Będziemy rozmawiać o różnych źródłach zewnętrznych, które inspirują polonistów. Będzie między innymi o Facebooku, Instagramie, Pinterestie. Więc szykuje się bardzo ciekawe spotkanie. Ja na starcie zajmę chwilę, aby przekazać informacje techniczno-organizacyjne. Przez cały czas trwania spotkania będę z Państwem działając w tle. Będę dostępna poprzez czat. Jeśli będą Państwo mieli jakieś problemy techniczne, problemy z odbiorem lub z dźwiękiem lub z wideo, zachęcam do tego, aby pisać na czacie ogólnym lub też wybierać opcję czatu prywatnego bezpośrednio ze mną, wybierając moje imię i nazwisko na liście, którą widzą Państwo po prawej stronie i wybierając opcję Start Private Chat. W tym momencie łączą się Państwo ze mną bezpośrednio i ja mogę pomóc w konkretnym problemie. Zachęcamy oczywiście serdecznie do tego, aby przedstawiać się na czacie. Jesteśmy bardzo ciekawe, czy Państwo biorą pierwszy raz dzisiaj udział w webinarium eTwinning, czy może brali Państwo już udział w jakichś webinariach z panią Agnieszką Piętnoczką, bo to jest nasze, Agnieszko, przypomnij mi, czwarte? Trzecie. Trzecie spotkanie, czwarte jeszcze przed nami w grudniu. O tym powiemy troszkę więcej na sam koniec. Jeśli chodzi o czas trwania naszego spotkania, to dzisiaj widzimy się przez 60 minut. Planujemy zakończyć to spotkanie w okolicach godziny 18 i w tym samym momencie pojawię się tutaj również z powrotem, aby pożegnać się z Państwem, podsumować spotkanie i oczywiście przekazać najważniejsze kwestie, czyli przekazać informacje, gdzie udostępniamy później prezentację, gdzie będziemy udostępniać nagranie, bo każde z wydarzeń, każde webinarium i eTwinning jest nagrywane i dzielimy się tym nagraniem, o ile tylko możliwości techniczne nam pozwalają, na naszym kanale na YouTubie. Link do tego będziemy pokazywać właśnie, przekazywać Państwu właśnie na sam koniec. No i oczywiście najważniejsza kwestia dla niektórych z Państwa to certyfikat uczestnictwa. O tym również więcej powiem na sam koniec. Teraz tylko wspomnę, że wystawiane jest na podstawie ankiety webinaryjnej, do której link udostępniamy właśnie pod koniec webinarium, poprzez czat. Mają Państwo określony czas na to, aby uzupełnić taką ankietę, a później drogą mailową przesyłamy takie certyfikaty do Państwa w przeciągu 14 dni od zakończenia webinarium, więc mamy 2 tygodnie na to, aby dotarły one do Państwa na skrzynki mailowe. Ale o tym wszystkim i o tych rzeczach, że tak powiem, organizacyjnych będę jeszcze mówiła na sam koniec spotkania. Teraz, aby nie przedłużać tego wstępu, powolutku będę przekazywać głos już naszej prelegentce. Jeszcze raz, jeśli będą Państwo mieli jakieś problemy techniczne, to proszę pisać na czacie. Ja będę tutaj w tle działać cały czas i pomagać Państwu, jeśli się jakieś pojawią. Mam nadzieję, że jak zwykle z panią Agnieszką żadnych problemów tutaj nie przewidujemy i nic takiego poważnego się tutaj nie wydarzy nam i nasze webinarium upłynie nam w ciekawej i pasjonującej atmosferze. A jeszcze pokrótce przedstawię oczywiście naszą prelegentkę. Pani Agnieszka jest nauczycielką języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej w Szczecinku. Jest oczywiście wieloletnią ambasadorką i trenerką programu eTwinning, więc o programie, o samym eTwinningu wie bardzo dużo. Działa na terenie województwa zachodniopomorskiego, więc można się z nią kontaktować mailowo. Wsparciem służy w każdym momencie. Mogą również Państwo kontakt do pani Agnieszki znaleźć na naszej platformie eTwinning Live i w ten sposób skontaktować się z naszym ambasadorem. Przekazuję już głos naszej prelegentce i życzę Państwu udanego spotkania. Wracam pod sam koniec, aby je podsumować. Agnieszko, the floor is yours. Dziękuję bardzo i serdecznie witam wszystkich tych, zwłaszcza, którzy są pierwszy raz. Czytałam Państwa wypowiedzi na czacie i myślę, że będzie to nie tylko pierwszy, ale też kolejny za tydzień, czy za dwa, czy za trzy, kiedy Państwo będziecie jeszcze do nas tutaj przychodzić i z nami uczestniczyć w naszych spotkaniach, również z innymi prowadzącymi takie webinaria.
Tak jak Jola powiedziała, jestem polonistką, ale też uczę historii, wiedzę o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 4 imienia Armii Krajowej w Szczecinku. Jeśli ktoś z Państwa jest z województwa zachodniopomorskiego, zapraszam do kontaktu. Jeśli chciałby, żeby już w normalnych warunkach, kiedy pandemia przejdzie, uspokoi się i warunki szkoleniowe wrócą już do jakiejś normy, mogę do Państwa przyjechać i zapoznać grono pedagogiczne z e-twinningiem, dołączyć nauczycieli chętnych do e-twinningu, ale również pokazać różne narzędzia w praktyce. Prowadzę swój fanpage na Facebooku Edukacja na TikTok. Zresztą to też jest jakby tematem naszego dzisiejszego spotkania, czyli portale społecznościowe. Po co, dlaczego i właściwie do czego to służy polonistom? Jeszcze oczywiście będę się z Państwem kontaktować w różny sposób. Przede wszystkim przez czat. Jeśli ktoś z Państwa wpadnie na cudowny, wspaniały pomysł, żeby się podzielić jakimś linkiem z informacjami, o których tutaj będziemy rozmawiać, to zapraszam do dzielenia się na czacie, dlatego że czat jest zawsze źródłem właśnie inspiracji. A poza tym do dzisiejszego tematu pasuje to niesamowicie. Czat jako taki nasz mini portal społecznościowy, bardzo takich właśnie nauczycieli chętnych do dzielenia się swoimi pomysłami. Teraz cele naszego spotkania to powiem właściwie o stronach, profilach, grupach, kontach w mediach społecznościowych związanych z nauczaniem języka polskiego. Myślę, że część Państwa funkcjonuje na Facebooku i na pewno dla nich te informacje wcale nie będą takie nowe, ale być może jakieś pomysły, które tutaj przedstawię w związku z nauczaniem, z uczeniem się też, z uczeniem języka polskiego, może coś Państwa zainspiruje do pracy z uczniami. Pokażę tu również zasady działania Pinterestu, jak wykorzystać media społecznościowe w nauczaniu języka polskiego za zgodą autorów różnych materiałów, które tutaj przygotowałam, oraz, jeżeli tylko zdążę, dobre praktyki w realizacji projektów eTwinning przez polonistów. Chociaż o tym też mówiłam na poprzednich webinariach. I w takim razie, proszę Państwa, tak jak zawsze, Jolu, jakbyś mogła położyć link do ankiety na czacie. Moje ulubione Learning Apps, zresztą wiem, że u Państwa, tak wśród Państwa również znajdują się osoby, które uwielbiają Learning Apps. Ja wykorzystuję go w czasie naszych webinariów do porozmawiania z Państwem na temat, z czym przychodzicie. Jeżeli chcecie, można tutaj właśnie poprzez link przejść do ankiety i jakby wypowiedzieć się troszeczkę, bo chciałabym zobaczyć, kto dzisiaj do nas przyszedł. Czy ktoś, kto ma konto na Facebooku, na Instagramie, czy w ogóle ktoś, kto może nie wie, czym jest Pinterest, wtedy po prostu jakby będę widziała też, o czym tak naprawdę mówić, co może rozszerzyć, a może coś pominąć. Jeżeli ktoś z Państwa lubi korzystać z kodów QR, to tutaj jest właśnie ten kod QR do tej ankiety. Mam nadzieję, że ankieta działa. Ja teraz po prostu poczekam, aż Państwo sobie spokojnie tą ankietkę wypełnicie. Zajrzę do niej również z ciekawości i będę komentowała po prostu na bieżąco, co się tutaj w tej ankiecie dzieje. Jest kilka pytań. Ankieta jest stworzona w Learning Apps, oczywiście. Dosyć prosta ankieta, wpisujemy tylko pytania. Można wykorzystać również i właśnie jeśli chodzi o spotkania z uczniami. Mówiłam też ostatnio na przykład na webinarze o nauczaniu ortografii i że taką ankietkę też można wykorzystać właśnie do zadawania uczniom pytań, na przykład, który z wyrazów sprawia jakąś trudność albo w którym wyrazie jest dana zasada. Także takie coś, takie narzędzie też również można wykorzystać w innych kontekstach, jeśli chodzi o właśnie taką ankietkę, sondaż w Learning Appsie. No, poczekam jeszcze chwilkę. Myślę, że udaje się Państwu tam do tej ankietki trafić. Jestem bardzo ciekawa właśnie, czy znacie Państwo Pinterest, czy korzystacie, czy macie konto na Facebooku. Czy udało Wam się już przedostać do kiedykolwiek do Instagramu i sprawdzić, jak ten Instagram tak naprawdę działa? Poczekam jeszcze chwileczkę. Oczywiście na czacie można ze sobą rozmawiać i swoje pomysły, spostrzeżenia, uwagi jak najbardziej zamieszczać. Także jeśli Państwo już znacie jakiś adres bloga prowadzonego może przez polonistę, który wykorzystuje w jakikolwiek bardzo fajny, ciekawy sposób Instagram, albo Facebook, albo Pinterest, to zapraszam do dzielenia się właśnie na czacie
tym linkiem. Na pewno będzie można to jeszcze sobie zostawić po webinarium, żeby do tego wrócić. I proszę Państwa, już tak właśnie zaglądam. Czy korzystasz z grup dla polonistów na Facebooku? Okazuje się, robicie Państwo fajnie tą ankietkę, widzę, wszystko się przesuwa do przodu. Czyli tak, bardzo dużo z nas tutaj, z Was, korzystacie z grup dla polonistów na Facebooku. Ale zdarzają się też osoby, które tych grup dla polonistów nie znają. O, to się bardzo cieszę, bo dzisiaj pokażę, że można korzystać z Facebooka wcale nie mając profilu na Facebooku i wcale nie trzeba się jego tak bardzo wtedy obawiać. Czy korzystasz z Instagramu? Z Instagramu 25, 26, 27 osób mówi, że nie. Natomiast koło 13 mówi, że tak. No to dzisiaj pokażę Państwu, w jaki sposób można edukacyjnie wykorzystać Instagram. I teraz mamy sobie jeszcze pytanie, czy prowadzisz na Instagramie konto związane z edukacją? Dwie osoby odpowiedziały, że tak. To bardzo proszę, żeby te osoby na czacie napisały nazwę swojego konta związanego z edukacją, być może z polonistyką, z językiem polskim. Od razu przecież będzie można po czacie, po webinarium na to konto zajść, odwiedzić. I teraz, czy potrafisz znaleźć materiały do lekcji na Pinterestie? Mamy bardzo rozstrzelone odpowiedzi. 11, 12, 13 osób mówi, że nie zna Pinterestu. To bardzo się z tych osób cieszę, bo właśnie dzisiaj chciałabym z Wami się podzielić tak naprawdę czymś, co każda polonistka, która zna Pinterest, po prostu uwielbia. Tylko ostrzegam, jest to jeszcze większy zjadacz czasu niż sam internet. Teraz 12, 13 osób mówi, że zna Pinterest, ale z niego nie korzysta. I że 9 osób mówi, że tak potrafi, a 5 osób, 6 mówi, że Pinterest jest częstym źródłem inspiracji. Ja sama zresztą do Pinterestu, jak już wchodzę, słuchajcie, jak się loguję, to tylko po to, żeby naprawdę konkretnie już coś znaleźć, a i tak przepadam tam na 2-3 godziny. Kiedy wiem, że mam do Pinterestu zajść, po prostu muszę sobie zorganizować to tak czasowo, żeby mieć naprawdę duży zapas czasu. Tak to z Pinterestem po prostu bywa. Zresztą z portalem społecznościowym każdym chyba mniej więcej tak to bywa, bo to jest za każdym razem taka skarbonka, w której się różne rzeczy znajdują. Dobrze. I teraz właśnie jeszcze patrzę sobie, dobrze, jeszcze tutaj patrzę, mniej więcej odpowiedzi się pokrywają. Dobrze, Państwo sobie spokojnie tą ankietkę robią. Coraz więcej osób mówi, że nie zna Pinterestu. Naprawdę się z tego bardzo cieszę, bo jesteście najlepszymi w tym momencie, jak gdyby, odbiorcami tego, co mam do Was do powiedzenia. Mam nadzieję, że osoby, które znają Pinterest i korzystają, że też po prostu tutaj skorzystają z naszego webinarium. Dobrze, proszę Państwa. To w takim razie może zacznijmy, bo czas nas goni jednak, że właśnie Instagram. Instagram, czyli takie właściwie fotograficzne portfolio. Właściwie zaczynam od Instagrama, dlatego że ma o wiele bardziej ograniczone możliwości niż Facebook. Na pewno nie można podlinkowywać pod postami, nie można w taki sposób szeroki używać tego wszystkiego, jak właśnie konta czy profilu na Facebooku. Natomiast chciałabym Państwu za chwilkę powiedzieć, pokazać kilka kont takich prowadzonych przez przez polonistki, ale też pokazać różne rodzaje te konta i naprawdę pokazać Wam, że są możliwości, ażeby uczyć, przekazywać również wiedzę o języku polskim na Instagramie. Treści na Instagramie to za chwilkę. To wszystko zależy od nas tak naprawdę, co my chcemy na tym Instagramie zamieścić. To za każdym razem, czy tworzymy bloga, czy tworzymy konto, profil na Facebooku, czy na Instagramie, zawsze musimy sobie takie pytanie zadać, po co? Po co ja chcę to konto założyć? Czy tylko po to, żeby dzielić się swoim osobistym życiem, czy tylko po to, żeby dzielić się zdjęciami z tego, co robię z uczniami, bez tłumaczenia, co tam się na tych zdjęciach znajduje, czy po to, żeby jak gdyby rozpowszechnić wiedzę o języku polskim? No dobrze, wiadomo, że w Instagramie bardzo ważne są hasztagi. Nie znajdzie nikt naszych postów, lub no, zrobią to tylko znajomi, którzy grzecznościowo zaglądną na nasze konto, jeśli przy naszych wpisach nie zamieścimy sobie hasztagów. Takim najbardziej popularnym polskim hasztagiem to jest właśnie Tak Uczę, wymyślonym przez jedną właśnie użytkowniczkę Instagramu.
Ale też zobaczcie, że można wpisać edukacja, insta nauczycielka, język polski, TIK, TIK na polskim, TIK. Wszystko, co po prostu jest związane z waszym postem. Wpisujemy sobie pod właśnie zdjęciem, na którym są nasze materiały. Po co? Żeby jak najwięcej osób właśnie ten nasz materiał znalazło. Teraz to co Instagram? Zauważyłam, że na Instagramie właściwie tak jak portal społecznościowy tworzy się sieć. Sieć znajomości, która właśnie doprowadza do współpracy. I są takie konta, na przykład Insta Nauczycielka, która skupia wokół siebie właśnie nauczycieli różnych przedmiotów i proponuje różne działania wspólne, na przykład na Dzień Nauczyciela nagranie filmiku i potem właśnie ona to wszystko ze sobą zbiera, publikuje i to można później też rozpowszechniać. Czyli dla współpracy między sobą to się tworzy taka właśnie dosyć mocna sieć nauczycieli, nie tylko języka polskiego. Wymianę doświadczeń, no to wiadomo, że publikuję materiały po to, żeby pokazać innym, co robię z uczniami, jakie mam pomysły, ale też wzajemnie, żeby się wspierać. Czy to jest dobry pomysł, na przykład, żebym to zrobiła, czy rzeczywiście u kogoś to się na przykład sprawdzi, czy nie. Także po to mniej więcej zakładamy to konto. I teraz zrobiłam z kilka screenów kont właśnie prowadzonych przez polonistki i chciałabym do nich właśnie teraz dojść. O, dobrze. To jest jeszcze nasza ankieta. I proszę Państwa, mam nadzieję, że widzicie. Ja teraz nie widzę czatu. Czat zostawiam Joli. Natomiast potem, ewentualnie, jak będziecie Państwo mieć jakieś pytania albo uwagi, albo cokolwiek, to zapraszam po tej właśnie po prezentacji. Mamy sobie typowe, zobaczcie, konto na Instagramie prowadzoną przez Asię Heftowicz, polonistkę przy tablicy. Wiem, że jest ona Państwu też znana z dwóch jeszcze takich miejsc w internecie, a więc przede wszystkim bloga. Prowadzi też swój blog Poloniska przy tablicy. I tutaj w tak zwanym bio na Instagramie można w tym momencie podlinkować sobie, włożyć link. Rzeczywiście można się tutaj jakby przedostać z Instagramu do reszty internetu. Pod tymi już postami, pod zdjęciami niestety nie. I to jest właśnie ta słabość Instagramu, ale jednocześnie może się w ten sposób nie zaśmieca. Wszystko ma swoje plusy i minusy. I w każdym bądź razie Asia prowadzi typowe konto dla polonistek, pokazując tutaj zdjęcia ze swoich działań z różnych właśnie lekcji z uczniami. Zobaczcie, że już ma 750 osób, które ją obserwują, ona obserwuje 600, położyła 60 postów i to jest właśnie taka informacja o niej, którą można sobie edytować. I Asia się trzyma takiego właśnie jakby sposobu prowadzenia konta, że wszystko związane jest po prostu z językiem polskim. Nie ma osobistych jak gdyby rzeczy, czyli jest ukierunkowana na dzielenie się swoją typowo polonistyczną wiedzą. Myślę, że trafia do takich odbiorców, którzy właśnie szukają po prostu pomysłów na język polski i jest to taki rodzaj pomysłu, jak prowadzić po prostu konto na Instagramie. Ale mamy też jeszcze inne konto, chociażby prowadzone przez Marzenę Buszkę. Ona też prowadzi bloga, czyli rozwiążjęzyk.pl, prowadzi blog, ale też mamy, uczy też języka angielskiego, stąd u niej blog nazywa się Rozwiąż Język Obcy i Ojczysty. Mamy 373 osoby obserwują, ona obserwuje 138, mamy 137 postów i zobaczcie, że tutaj właśnie w tych takich kółeczkach można sobie dodawać takie swoje prezentacje, krótkie filmiki, zdjęcia, można je łączyć. Marzena też ma tutaj właśnie te kółeczka takie zrobione w jednolity sposób. Dlaczego? Jest to jeden ze sposobów jak gdyby prowadzenia konta na Instagramie. Czyli mam swój szablon, mam swój styl i potem stylu ludzie mi po prostu rozpoznają. Tak to mniej więcej wygląda i tutaj u Marzeny też jest właśnie są posty związane z językiem polskim, z językiem angielskim. Mamy dużo różnych pomysłów odnośnie uczenia obydwu języków, ale też już Marzena jak gdyby pokazuje siebie. Czyli pokazuje swoje pomysły, swoje certyfikaty, swoje zainteresowania TIK-iem. Marzena bardzo eksperymentuje z różnymi narzędziami TIK i u niej na pewno znajdziecie bardzo dużo ciekawych właśnie wykorzystanych narzędzi TIK nauczania języka polskiego. Teraz mamy coś bardzo ciekawego, nazywa się Polski na propsie. Jest to już blog polonistyczny, rzeczywiście tutaj jest tak napisane. Mamy też panią, która prowadzi bloga i teraz zobaczcie, znowu się powtarza ten schemat, że właśnie tutaj te kółeczka mamy po prostu w jednym jak gdyby szablonie,
Często są wykonywane w kanwie i po prostu w tym momencie można sobie jak gdyby ułożyć, że to wszystko ma taki swój styl. I Polski na Propsie też nam proponuje wiedzę jakby typowo polonistyczną, pokazującą, czym się zajmuje polonistka, już nie tylko jak gdyby pomysły odnośnie tego, co zrobić na danej lekcji, ale też co się w jej życiu polonistycznym ciekawego dzieje. Co mamy jeszcze ciekawego na polskim bez nudy chociażby? I mamy również na FB właśnie też profil. I na polskim bez nudy prowadzi właśnie tutaj też pani informacje o tym, w jakich kursach brała udział, ale też na przykład, co jej uczniowie zrobili. I zobaczcie, że pomalutku przechodzimy do takich kont, gdzie już się pomału pojawiają też jakby troszeczkę osobiste informacje z życia. To po prostu zależy od jakby preferencji i użytkownika konta, ale też od tego, że zakłada, do kogo jest skierowane to konto. A więc mamy troszeczkę już informacji z języka polskiego, informacji też o jakimś swoim prywatnym życiu. Czyli są różne opcje prowadzenia takich polonistycznych kont. Maja Mark prowadzi, zresztą myślę, że Wam bardzo dobrze znana, bo rewelacyjne notatki wizualne. Mamy tutaj właśnie Polski w rysunkach. Zobaczcie, ile osób obserwuje, ile mamy postów. Maja Mark prowadzi też na FB taki profil Polski w rysunkach i też właśnie ma specyficzny rodzaj układu postów. To jest jeden właśnie z jej postów. Myślę, że jest bardzo charakterystyczny. Jest to jedna w ogóle z pierwszych pań polonistek, które rysowały, prowadziły notatki wizualne i rozpowszechniały zresztą w internecie. Także bardzo ciekawe konto. I teraz mamy sobie właśnie nudnego nauczyciela. Wcale nie jest nudny i muszę powiedzieć, że ta pani też prowadzi właśnie na FB swój profil i ma rewelacyjne pomysły. Może nie przedstawione w jakiś taki graficzny sposób, ale bardzo, bardzo, bardzo ciekawy i bardzo inspirujący. Są bardzo kreatywne pomysły. Także zachęcam do tego, żebyście odwiedzali, polubiali i po prostu zaglądali. Tam jest mnóstwo po prostu inspiracji polonistycznych. O tak to wygląda. Mamy i rysunki, pani tworzy swoje własne rysunki, ale też właśnie korzysta z Pinterestu, bo to od razu widać pewne elementy inspiracji pinterestowymi pomysłami, natomiast tworzy je całkowicie po swojemu i naprawdę warto zaglądać na Facebooka i na Instagrama. I teraz, proszę Państwa, chciałabym pokazać inny rodzaj bloga. Bloga, właściwie konta na Instagramie, i jest to pomysł na to, w jaki sposób rozpowszechniać wiedzę o języku polskim. To może prowadzić nauczyciel, to może prowadzić uczeń, student, korepetytor, ktokolwiek, ktokolwiek. Zobaczcie, na czym to polega. Czyli mamy taki profil, który nazywa się Czytanki. Prowadzi ją facetka od Polaka, tak siebie nazywała właścicielka konta. Mamy tu również lekturowy podcast i prowadzą do tego właśnie linki. Mamy układ i szablony wybrane i pani konsekwentnie trzyma się po prostu swojego szablonu. Natomiast u niej jest coś niesamowitego, coś, co na mnie zadziałało i zrozumiałam, po co właściwie jest Instagram, jaką funkcję edukacyjną może on spełniać. Otóż zobaczcie, że pani po prostu umieszcza posty, w których uczy polskiego po prostu. I tak szybciutko sobie jeden post zeskrinowałam. Zobaczmy sobie, na przykład mamy egzamin ósmoklasisty 2021 rok, środa, dzień drugi, tydzień piąty, zagadnienie drugie, czyli fonetyka. I teraz pani umieszcza po prostu kolejne posty i teraz co się takiego dzieje? Tam był jakby zdjęcie pierwsze włożone. Palcem możemy sobie po prostu przesuwać, no bo wiadomo, że najczęściej Instagram oglądamy sobie na smartfonach, więc palcem sobie przesuwamy w lewą stronę, otwierając się po prostu, otwierając w ten sposób kolejne jakby części jednego postu. I na tym polega siła też Instagramu, jeżeli chodzi o przekazywanie wiedzy. Czyli po prostu nie muszę gdzieś tam się zagłębiać w dany post, w dany blog, nie muszę po prostu szukać, mam wszystko podane, jest wszystko wizualnie, jak gdyby przede mną. Ja tylko muszę sobie po prostu w jeden wejść, taki post i palcem przesuwać i wiedzę po prostu łykać, że tak powiem potocznie. I teraz zobaczmy, pani uczy o fonetyce. I ma tych tutaj zdjęć i wiadomości, informacji około 10. Ja skrinowałam właśnie z kilka, żebyśmy zobaczyli po prostu, jak to wygląda. Dobrze, tutaj się powoli, spokojnie ładuje. Mam nadzieję, że internet tutaj mi nie zawiedzie. Dobrze, no jednak tak. Otwieram to cały czas z dysku goglowskiego, więc być może po prostu, kiedy jest jakieś właśnie ładowanie, to w tym momencie, o jest już, wszystko się pokazuje.
I teraz zobaczcie, że właśnie no przepięknie, upodobnienia fonetyczne, ubezdźwięcznienie wsteczne, postępowe, wszystko po kolei po prostu tutaj przed nami jest. Czyli spokojnie, będąc, trafiając na taki właśnie profil, na takie konto, mogę się nauczyć czegoś. Na dodatek chciałam tutaj zobaczyć, pokazać Wam jeszcze, że Pani ułożyła zadania ABCD i teraz jak sobie możemy tak w ten sposób przećwiczyć swoją wiedzę fonetyczną, to jeszcze na końcu możemy sprawdzić, czy dobrze to zrobiliśmy. A więc w taki sposób jeszcze można prowadzić polonistyczne konto. Czyli nie promować wtedy jak gdyby swoich dokonań, jakby siebie, swojej postaci jako polonistki, ale po prostu promować wiedzę polonistyczną. I teraz znalazłam jeszcze, oczywiście tych kont jest naprawdę sporo i teraz zobaczcie, że mamy chociażby takie konto jak Język Polski pod kontrolą. Prowadzi Magdalena Dziurdzik, jest korektorem, polonistką w Wielkiej Brytanii. I teraz dlaczego na to zwróciłam uwagę? Dlatego, że ona też uczy polskiego poprzez Instagram. Czyli tak to mniej więcej wygląda, że jest na przykład post. Zobaczcie, że też ma, wymyśliła swoje właśnie, swój szablon, żeby się kojarzył po prostu z odbiorca, żeby zapamiętał, że to jest właśnie to konto z tym nauczaniem języka polskiego i tutaj przekazuje taką potoczną, dobrą wiedzę na przykład właśnie na temat posługiwania się poprawnym językiem polskim. Oczywiście, że na kontach w Instagramie znajdziecie jeszcze też bardzo znane marki, bo to tak można powiedzieć, tak? Mamy poprawną polszczyznę, chociażby zobaczcie, 140 tysięcy osób obserwuje po prostu to konto, a więc bardzo dużo osób ma do czynienia z poprawną polszczyzną. Każdej, myślę, polonistce na tym zależy, żeby jej treści docierały, prawda, do jak największych ilości osób. Stąd polonistki, o których dzisiaj mówię, zobaczcie, że są i na Instagramie często, i prowadzą bloga, i na dodatek jeszcze są na Facebooku. No i tu mamy właśnie taki przykład postów. Ale zobaczcie, że znalazłam też, jak można uczyć polskiego i kto jeszcze uczy polskiego, bo dobrze jest zawsze wychodzić gdzieś na zewnątrz, prawda, żeby ten nasz świat się rozszerzał. I zobaczcie, że mamy takie blogi, takie konta. Są panie korepetytorzy, którzy uczą polskiego obcokrajowców. I powiem wam, że dla polonistów to jest też świetne źródło po prostu ćwiczeń, źródło wiedzy, źródło inspiracji. Dlaczego? Bo pewne rzeczy, które dla nas są oczywiste, dla nas jako nauczycieli, dla dzieci nie jest. I powiem wam, że czasami dzieci, nie wiem, czy też macie takie odczucie, czy nie, że dla nich czasami język polski, na przykład pod względem gramatyki albo poprawności jakiejś językowej, jest tak, jakby był to język obcy. Więc naprawdę można sobie korzystać spokojnie z inspiracji właśnie takich kont, które mają za zadanie uczyć języka polskiego jako obcego. I teraz właśnie o pani Ani Kowalkę mówiłam wcześniej, która założyła sobie konto Insta Nauczycielka i robi naprawdę przeróżne akcje, żeby jakby łączyć to środowisko nauczycielskie, także bardzo mocno polecam to konto. Wymyśliła na przykład akcję Insta Wtorek, w czasie wakacji różne zadania można było sobie robić i ona potem to zbierała, publikowała tutaj w tych różnych właśnie informacjach. Teraz mam przed sobą jeszcze, słuchajcie, naturalny mózg. Zupełnie coś nie chodzi o polskiego, o nauczanie języka polskiego, ale chciałam pokazać jeszcze, że z innych przedmiotów, czyli z chemii, z biologii, z matematyki, naprawdę świetnie prosperują takie konta, które również przekazują po prostu swoją wiedzę. No i oczywiście na końcu taki jeszcze jakby smaczek, może wisienkę na torcie można było powiedzieć, chociaż oczywiście, że nic tutaj nie mam strasznego na myśli. Tu jest moje konto, chciałabym zobaczyć, na czym polega Instagram. Żeby jednak zobaczyć, na czym polega Instagram, trzeba założyć konto. Więc po prostu pomyślałam sobie, że warto wtedy tą markę, która już jest znana gdzieś na Facebooku, przełożyć właśnie do Instagramu. I tutaj dlatego sobie tak funkcjonuje. Wkładam bardzo podobne wpisy, z tym, że jest to o wiele bardziej utrudnione niż właśnie na Facebooku i uczę się tego Instagrama, bo po prostu może kiedyś, może mi się to do kiedyś do czegoś po prostu przyda. Także jeśli chodzi o Instagram, to mniej więcej byłoby na tyle. Dobrze. I teraz wracam na chwilkę do Państwa. Mam nadzieję, że dzielicie się Państwo różnymi po prostu informacjami odnośnie Instagramu, bo ja wiem, że wśród Państwa na pewno są osoby, które się na tym o wiele lepiej znają. I teraz tak, wiem, że wśród nas są osoby, które są na Facebooku i odwiedzają również różne grupy dla polonistów. Jakie grupy dla polonistów Państwo polecacie? Poloniści z pasją, jak najbardziej.
Tak, widać od razu po prostu, że panie są w tej grupie. Rzeczywiście poloniści z pasją są założone przez pasjonatki właściwie języka polskiego. Można znaleźć o nich informacje na tym profilu. Cały czas dbają o bezpieczeństwo, o kulturę wypowiedzi uczestników, bo różne rzeczy się przecież zdarzają, a przede wszystkim dbają o poziom i jakość tego właśnie tej grupy. Mamy nauczycieli języka polskiego, budzący się poloniści, jak najbardziej polski na czasie. No właśnie, czyli belfry bazgrolom jak najbardziej. I oczywiście belfry bazgrolom skupiają nauczycieli różnych przedmiotów, już nie tylko właśnie polonistów. Oczywiście, że edukacja z pasją, ale też 622 pomysły na lekcje języka polskiego, jasne, nowoczesne lekcje, rysuję dla moich uczniów. I właśnie tutaj też jedna z pań mówi, że Geniali, ale też wszystkie grupy, które związane są z TIK-iem. Tam też jest dużo polonistek. Geniali, Wakelet na przykład, Kahoot, ale też polonistyczna grupa wsparcia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Jak najbardziej, bo w pewnym momencie panie z szkół ponadpodstawowych poczuły taką potrzebę właśnie jak gdyby stworzenia swojej grupy, gdzie tylko będą właśnie pokazywały sobie treści odnośnie szkoły średniej. Jasne, jak wykorzystać TIK w edukacji, edukratywne, edumiesiąc, przecież to też prowadzą polonistki. Świetnie. Dobrze, to proszę Państwa, teraz tak jak tutaj właśnie bardzo dużo z pań i z panów tutaj wymienialiście właśnie te grupy, jak najbardziej poloniści z pasją, nauczyciele języka polskiego, budzący się poloniści, poloniści na czasie, język polski, egzamin ósmoklasisty jest też taka grupa dla nauczycieli. Oczywiście, że zakręcony belfer jak najbardziej. E-poloniści, język polski jako obcy w szkole. Powiem Państwu, że naprawdę jako polonista odwiedzam różne grupy. Odwiedzam różne grupy, dlatego że w każdej grupie, każda grupa ma swoją specyfikę. O właśnie, poloniści pytają jak najbardziej. I warto po prostu zaglądać do różnych grup, nawet do grup poza językiem polskim. A więc na przykład edukacja wczesnoszkolna, przecież trafiają do klasy dzieci po 1-3. Warto zobaczyć, czym się dzieją, czym żyją, jakimi materiałami z edukacji polonistycznej właśnie operują nauczycielki wczesnoszkolne, które przecież przekazują nam swoich uczniów. Dobrze, i w takim razie jeszcze będąc na Facebooku, teraz znowuż przeniosę się do zaprezentowania. Oczywiście jest tego bardzo dużo, jeśli chodzi o Facebooka, tak, o Facebook. I mamy tutaj różne grupy, ale ja też znalazłam jedne z najciekawszych po prostu blogów, profilów prowadzonych przez polonistki. A więc mamy na przykład taki jak Jutro Polski, prowadzony przez Justynę Zaryczańską, Magdalenę Zaryczańską, które znane są z Państwa przecież, Państwu są znane z Geniali, są ambasadorkami Geniali, mają też udział w tłumaczeniu właśnie Geniali, we wszystko, co tam się dzieje, prowadzą różne webinaria, prowadzą swój kanał na YouTube, także to są polonistki bardzo zaangażowane w przybliżanie różnorodnych tików, między innymi właśnie Geniali, zresztą też Jutro Polski funkcjonuje na Instagramie. Mamy oczywiście też Irminę Żarską, czyli rysunkowy język polski, polonistka, która jest znana nie tylko z tego, że sama jak gdyby skupia swoich odbiorców wokół własnych wytworów pracy, ale również organizuje akademie letnie, zimowe, polonistyczne, internetowe. Teraz były w tym roku nie z okazji, tylko z powodu pandemii, ale w tamtym roku odbywała się też konferencja właśnie w Warszawie we współpracy z innymi polonistkami, na przykład z Dorotą Kujawą-Weinkę. Także po prostu jest też bardzo ciekawy blog, zresztą myślę, że Państwu znany. Zobaczcie, dla tych Państwa, którzy nie mają Facebooka, że ja wcale nie muszę wejść na Facebook, żeby jak gdyby zaglądnąć do blogów, do tych profilów, które te panie posiadają. I jakby ktoś wcale nie chciał po prostu zakładać sobie Facebooka, no to po prostu nie musi. Zobaczcie, że publiczne profile są możliwe po prostu do oglądnięcia. Prawdopodobnie nie mogę polubić, muszę się wtedy zalogować. Prawdopodobnie nie będę mogła czegoś ściągnąć, otworzyć, będę się musiała wtedy zalogować. Natomiast główne informacje, jak gdyby, na tych profilach funkcjonują. Dobrze, i teraz mamy jeszcze na przykład, tak jak mówiłam, Maja Mark, Polski w rysunkach, i zobaczcie, że cały czas u niej się naprawdę dużo ciekawych rzeczy dzieje i cały czas po prostu w stronę języka polskiego wizualnego to idzie i Maja Mark cały czas po prostu dzieli się swoją pracą, bo na tym to polega właśnie posiadanie konta na portalu społecznościowym.
ale mamy też Monikę Iwanowską właśnie i motyle w dzienniku, polonistka, która coraz bardziej jest znana właśnie z takich prac publikowanych również we współpracy z Nową Erą na portalu dla nauczyciela, dla nauczycieli, którzy mają podręczniki Nowej Ery i naprawdę one pomagają przy opracowywaniu lektur. Ale też Monika prowadzi swój blog Motyle w dzienniku, do którego można sobie zaglądnąć i poszukać również inspiracji, jeśli się nie chce korzystać na przykład z Facebooka. Mamy również panią Sylwię Oszczyk, która prowadzi taki blog jak Polski, jak malowany profil. I w każdym bądź razie zobaczmy sobie, myślę, że Sylwię Oszczyk przedstawiać nie trzeba. Dlaczego? Bo Sylwia Oszczyk znana jest właśnie z niesamowitych rysunków, notatek wizualnych dotyczących polskiego. Wydała już je w jednym z wydawnictw, można je sobie zakupić, ale pani Sylwia też dzieli się nimi na swoim profilu, zresztą nie tylko na profilu, ale też na tych wszystkich grupach, o których Państwo wspominaliście, szczególnie na polonistach z pasją na profilu nauczyciela języka polskiego. Także tak to wszystko tutaj wygląda. I teraz mamy, zobaczcie, właśnie ja sobie to zostawiłam specjalnie, żeby tym, którzy nie mają Facebooka i nie chcą sobie zakładać Facebooka, żeby pokazać, że jest możliwość. Jeżeli wchodzę na przykład na jakąś stronę związaną z Facebookiem i teraz on się mnie pyta, czy ja mam się zalogować? Ja nie chcę, więc ja mogę sobie powiedzieć nie teraz. I w tym momencie mamy przed sobą niesamowity blog, niesamowity profil bardzo, bardzo, bardzo kreatywnej osoby, Natalii Bielawskiej, czyli mamy 622 pomysły na lekcję języka polskiego. Tak samo po prostu tutaj można sobie oglądnąć, poczytać, zainspirować się. Mamy jeszcze na przykład blog, profil Polski z klasą, pani Izabeli Bartol chociażby, która również prowadzi różnorodne webinaria, też związane właśnie z byciem wychowawcą. I teraz zobaczcie, nie chcemy, nie teraz. Co prawda, on może się nam co jakiś czas przypominać, ale przecież spokojnie możemy sobie wtedy takie coś kliknąć. Oczywiście, że Marzena Buszka, że Asia Heftowicz, że Dysputka, Agnieszka Puta, że Monika Rocicka, mnóstwo, mnóstwo polonistek, Izabela Jaskulska prowadzi po prostu swoje blogi i swoje profile związane z językiem polskim. Po prostu tylko brać i korzystać. Skąd można wiedzieć, które to są profile związane z językiem polskim? Jak Państwo tylko będziecie, zajrzecie do grupy, na przykład Poloniści z pasją i teraz niestety, ale żeby zajść do grup, one są zamknięte najczęściej, bo są tylko dla nauczycieli i administratorki tych grup bardzo mocno jak gdyby dbają o to, żeby byli tam tylko nauczyciele, więc po prostu one są zamknięte. I w tym momencie, kiedy chcę wejść do grupy, muszę niestety posiadać konto i się zalogować. Także tak to wygląda sprawa z Facebookiem. Więc myślę, że ci z Państwa, którzy funkcjonują na Facebooku, to się ze mną po prostu zgodzą, że to właśnie są te jedne z najlepszych blogów. A zresztą, jak siebie odnaleźć też? Kiedy Państwo znajdziecie jeden z tych profili, albo na przykład wejdziecie do grupy Poloniści z pasją chociażby, czy nauczyciele języka polskiego, to zobaczycie, że tam znaczy bardzo często autorki prowadzą blogów umieszczają swoje po prostu wpisy, podlinkowując swoje profile i blogi. W ten sposób można właśnie jak gdyby dojść i do innych też profili właśnie. I proszę Państwa, Facebook w szkolnym wydaniu. No nie da się uciec od Facebooka i do Instagrama również, dlatego że po prostu uczniowie korzystają, wiedzą i teraz naprawdę powiem Wam i myślę, że część z Was też tego próbowało i zgodzi się ze mną, że kiedy przychodzę na lekcję i mówię, słuchajcie, dzisiaj robimy profile facebookowe na przykład jakichś postaci z lektur, uczniowie zupełnie inaczej reagują na taki początek lekcji i na pracę. Są wtedy o wiele bardziej zaangażowani, chociaż tak naprawdę wykonują pracę do charakterystyki na przykład. No ale rysowanie, ale właśnie wymyślanie i naprawdę możemy to zrobić? Tak, mówię, naprawdę możemy to zrobić. I nawet nie potrzeba zakładania fikcyjnego konta, nie trzeba się bawić w różne inne fakebooki, bo też jest takie coś, taki Classroom jest takie narzędzie, w którym można sobie stworzyć właśnie taki fikcyjny profil. Natomiast kiedy się nie ma dostępu do tabletów, do internetu w czasie lekcji, jak najbardziej szablon można sobie właśnie uzyskać. Zaraz pokażę, jak to zrobić. I w każdym bądź razie taki szablon sobie można uzyskać, na takim szablonie porysować. Wiadomo, że im mniej niebieskiego do druku, tym lepiej, bo
bo dużo rzeczy drukujemy w domach, ale po prostu można to zrobić w bardzo prosty sposób, szablon. No można również z uczniami, opierając się na ich wiedzy, jak taki profil wygląda i wypełnić po prostu dany profil informacjami o bohaterach. Podobnie dzieje się z Instagramem. No, na przykład wyobraźcie sobie Instagram Mickiewicza. Instagram Mickiewicza i po prostu albo wycinanie z różnych gazet i wklejanie tych małych zdjęć, zrobienie takiego portfolio właśnie z krótkimi komentarzami odnośnie, gdzie był ten Mickiewicz, skąd jest to zdjęcie, z kim jest to zdjęcie. Na przykład może to być zdjęcie pokoju z XIX wieku, gdzie może Mickiewicz gdzieś w takich podobnych warunkach żył, albo na przykład, nie wiem, widoków, które miał przed sobą, będąc w różnych miejscach. Więc taką zabawę z uczniami, zabawę, która uczy, można jak najbardziej sobie tutaj zrobić. Znalazłam dwa takie źródła, akurat dosyć ciekawe, czyli mamy Zytę Czechowską i mamy również właśnie Jolantę Majkowską, które prowadzą specjalni.pl i tutaj mamy tak również właśnie adres do nich i one mają taki przygotowany jeden szablon do pracy z kartą z Facebooka, ale też tłumaczą, o co chodzi z tym klastulem i właśnie z tym takim niby Facebookiem, na który dzieci mogą wejść, ale nie trzeba się wcale logować. Pani Agnieszka Kukułka mówi, że miała rodziców, którzy storpedowali taki pomysł. Oczywiście, że to są zawsze metodą prób i błędów. Niektórym się to spodoba, niektórym nie. Rodzice czasami po prostu myślę, że są naiwni, myśląc, że w szóstej, w piątej klasie dzieci nie mają dostępu do Instagramu i do Facebooków, do Messengera, bo aktywność na różnych grupach i to, z czym dzieci przychodzą i mówią i opowiadają, ewidentnie świadczy o tym, że dzieci jakby, no piąta, szósta, no siódma klasa to już w ogóle funkcjonują w świecie portali społecznościowych, ale znalazłam też blog, który nie jest prowadzony przez polonistę, przez panią, która uczy właśnie języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego. I ten wpis, który tutaj widzicie, nie wiem, czy Jolu chciałabyś podlinkować Państwu tutaj po prostu na czacie, żeby przerzucić te obydwa po prostu linki, ale ten wpis opowiada bardzo szczegółowo o tym, jak sobie poradzić z Facebookiem, nie wchodząc na Facebooka na przykład, jak porozdzielać fragmenty profili, jak porozdzielać fragmenty kont profili w taki sposób, żeby tworzyć po prostu jakby w rzeczywistości te konta na szarym papierze i tak, żeby ta wiedza uczniowska zafunkcjonowała. Także to tutaj bardzo polecam. Natomiast chciałabym pokazać Państwu coś jeszcze odnośnie właśnie tych kont facebookowskich. Otóż na grupie Poloniści z Pasją pani Monika Zdrojewska, też jedna z naprawdę kreatywnych, fajnych polonistek, pokazała otóż właśnie taką pracę swojego ucznia. Ja już to szybciutko w to wchodzę. O, właśnie. Zobaczcie. Dla mnie jest to po prostu niesamowita prezentacja. Myślę, że nie jest to taka przeciętna prezentacja i wkład pracy, i pomysł, i wykonanie. Natomiast myślę, że zasługuje na to, żeby pokazać innym. A więc mamy ucznia, który zrobił samodzielnie prezentację na temat właśnie Jacka Soplicy, Tadeusza Soplicy i oczywiście wzorując się na elementach, na częściach właśnie Facebooka. No i zobaczmy, tak wygląda, tak? Początek. Oczywiście, że on będzie trochę inny, on będzie bardziej uproszczony, ale mniej więcej po prostu gdzieś te elementy facebookowskie się właśnie znajdują, bo przy okazji przecież tak naprawdę idą prawdziwe elementy charakterystyki. Także mamy informacje o rodzinie na przykład, zdjęcia musiał wyszukać, musiał sobie ładnie to wpisywać, ale zobaczcie, że też cytaty z pana Tadeusza się znajdują. Cytaty na dodatek poprawnie wpisane, ale zobaczcie, że mamy grupy znajomych, czyli kto może być znajomym Tadeusza Soplicy, a więc to, co się znajduje rzeczywiście na Facebooku. Mamy też zdjęcia, albumy, że nasz Tadeusz założył sobie różne albumy i te zdjęcia w albumach funkcjonują, więc możemy zobaczyć sobie, jak wygląda z Zosią, z Telimeną, prawda, w mundurze. Ale zobaczmy, że mamy też albumy założone niby przez Tadeusza, a więc album poświęcony Zosi, album poświęcony Telimenie. I że niby tam jest 12 postów, 5 elementów, a tu jest 10 postów. Nawet zobaczcie, tak sobie pomyślałam, jak to fajnie można byłoby pokazać,
Walkę wewnętrzną pana Tadeusza, między którą kobietę wybrać, prawda? I jednak wygrała Zosia, bo miała nawet 12 postów, czyli dwa posty więcej. Dziś to było na równi, a mimo wszystko poszedł w stronę Zosi. Czyli zobaczcie, że takie nawet taką prezentację można fajnie wykorzystać do interpretacji utworu. No i potem mamy posty, czyli jest oś czasu. Jeden z postów, zobaczcie, pisze sobie Tadeusz, jak dobrze po tylu latach w końcu wrócić na stare śmieci, stęskniłem się za rodzinnym domem. I oczywiście jest jego zdjęcie z powrotu. Cały czas mamy zdjęcia, oczywiście kadry z filmu Pan Tadeusz. I potem sędzia z Oplica, mamy znowu cytat z Pana Tadeusza i mamy Wojskiego. Więc po prostu tak to sobie autor tej prezentacji wymyślił. Mamy drugi post i znowuż jest podobne, są zasady, ale mamy również wydarzenia. Niesamowite są te wydarzenia, bo na przykład polowanie na niedźwiedzia, mamy również datę, zobaczcie, podane, ale wstąpienie do Legionów Polskich, czyli cały czas dziecko operuje, dziecko, uczeń. Młodzież operuje po prostu wiedzą. Do jakich grup może należeć pan Tadeusz? A może należeć na przykład do sympatyków Tadeusza, albo do szlachty polskiej, albo do fan klubu jeździeckiego. I tak to wygląda. I teraz, proszę państwa, chciałabym jeszcze pokazać właśnie powiedzieć o tych szablonach. Zobaczmy sobie. Ja w ogóle jako polonistka czasami używam translatora, żeby jednak znaleźć po prostu informacje w języku angielskim. Dlaczego? Dlatego, że osób, które pewne rzeczy robią, jest więcej w świecie angielskojęzycznym i te wszystkie pomysły, one do nas jak gdyby z tamtego świata przychodzą. I na przykład, kiedy chcę zobaczyć, z jakich nauczyciele korzystają szablonów, jeśli chodzi o Facebook, to zobaczcie, że wbiłam sobie coś takiego jak Facebook Templates Free at School. Czyli słowo templates to jest w ogóle szablon. I czegokolwiek szukacie w internecie, na Pinterestie, w jakichkolwiek innych magazynach takich edukacyjnych, to warto to słowo templates na przykład wbić. Nawet labbook templates na przykład pojawi się mnóstwo. I teraz zobaczcie, że mamy różne po prostu pomysły na szablon z Facebookiem. Są prostsze, są bardziej skomplikowane, są bardziej podobne i tak dalej. No to proszę Państwa, przechodzimy teraz do mojego ulubionego miejsca. Jolu, w razie czego to powiesz, że już koniec webinarium. I teraz proszę Państwa, co to jest ten Pinterest? Przede wszystkim jest to jeden wielki magazyn. Magazyn rzeczy nie tylko edukacyjnych, związanych z modą. Zależy, czego Państwo szukają. Przepisów, może też znajdziecie Państwo przepisów. Także tutaj jest wyszukiwarka i w zależności od tego, czego Państwo szukają, to Państwo znajdziecie. Tylko proszę Państwa, w czym tkwi jakby pewne niebezpieczeństwo zasiedzenia się na Pinterestie, który jest, uważam, niesamowity i bardzo dużo pomysłów, które widzę na różnych blogach, czy polonistycznych, czy historycznych, czy jakichkolwiek innych, ewidentnie sięga po prostu to źródłem do Pinterestu. Otóż, kiedy na przykład wejdę sobie, chociażby w rzeczownik, podoba mi się ta strona, prawda? I chciałabym zobaczyć, to zobaczcie, że tutaj pod tym tak zwanym pinem, ja mam kolejne odnośniki, które jakoś tematycznie nawiązują do tego pinu. I teraz zobaczcie, że mamy, pojawia się podmiot, to jest ładne, to jest fajne, jakieś dzielenie, czyli dla 1-3 ewidentnie, pisownia nie, i taka dosyć ciekawa plansza, prawda, się pokaże. A teraz pod tą ciekawą planszą pojawiają się kolejne ciekawe plansze i można tak, proszę Państwa, w nieskończoność podróżować po Pinterestie. No ale dobrze, powiem, do czego mi jest potrzebny Pinterest. Pinterest mi jest potrzebny do tego, żeby wyszukać szablonów do czegoś, żeby zobaczyć, jak sobie inni radzą z lekturami na przykład. Czyli mamy sobie takie piny i jak podoba mi się jakiś pin, to mogę go sobie zapisać na swojej tablicy. I teraz ja pokażę właśnie, jak wyglądają moje tablice. To są tablice, a więc takie kosze troszeczkę bym powiedziała, do których wrzucam kolejne piny, kolejne jakieś materiały. I teraz jak wezmę sobie na przykład język polski, no to zobaczmy, co ja tutaj mam. W ogóle, proszę Państwa, na Pinterestie znajdziecie mnóstwo takich niesamowitych, interaktywnych materiałów, które właśnie bardzo mocno uatrakcyjnią Wam Waszą lekcję. I słuchajcie, nie szkodzi, że one są S, Pinterest, widzę, że jest jakaś końcówka, początek jakiś hiszpański, albo że na przykład jest jakoś angielskojęzyczny. To jest naprawdę nieważne. Dlaczego? Bo każdy polonista jest na tyle kreatywny i jest tak mocno kreatywnym typem nauczyciela, że on po prostu z rysunku się domyśli, co tu można fajnego zrobić ze swoimi uczniami i na dodatek z lekturą, którą się przerabia. Mnie osobiście pasjonują wszystkie interaktywne takie pomoce naukowe. I to właśnie na Pinterestie
znalazłam takie różne inspiracje. No, ta teczka, słuchajcie, ona do mnie przemawia, do mojej wyobraźni niezwykle. Czyli mamy kawałek po prostu materiałów, kawałek papieru, sklejamy je i oczywiście robimy sobie najpierw prototyp. Ja zawsze robię prototyp w domu. Po co? Żeby zobaczyć, z czym będą mieć problem moi uczniowie. Bo moi uczniowie, robiąc takie na przykład taką teczkę, albo interaktywną szafę do Narnii, albo na przykład aparat, przez który przesuwają się zdjęcia kolorowe, to moi uczniowie natrafią na te same problemy, które trafiam ja. I ja wcześniej w domu, robiąc takie różne prototypy, wiem, jak im po prostu pomóc. I teraz, proszę Państwa, notateczka mnie naprawdę fascynuje. Dlaczego? Bo ja, na przykład, wyobraźcie sobie jakąś lekturę 80 dni dookoła świata, Małego Księcia, ale nawet Marcina Borowicza. Teczka Marcina Borowicza, walizka, z którą przyjeżdża do Klerykowa, co można w tej teczce po prostu zmieścić? I teraz dajemy informację, że robimy taką sobie walizkę, taką teczkę i na przykład co się takiego dzieje? Możemy im dać szablony od razu, że chcielibyśmy, żeby w tej teczce znalazło się to, to, to i to, czyli określone z góry przez nas elementy. Ale możemy również na przykład zostawić im dowolność, tak? Możemy im tylko powiedzieć, słuchajcie, ja bym chciała, żeby tam był paszport, na przykład rosyjski, ja bym chciała, żeby, czy chciał, żeby tam w tej teczce znalazły się lektury, które czytał Marcin Borowicz, na przykład w pewnym momencie swojego życia, a może listy jakieś miłosne do Anny Biruty, czyli to, co w takiej teczce byście zawarli, jest po prostu, zależy już od Was. I teraz, co się fajnego w tej teczce dzieje, jak to jest właśnie przyklejone, napisane, zamocowane, to ta teczka się zamyka, składa i mamy jak gdyby, no, taką pomoc edukacyjną odnośnie jakiejś lektury, nie porozdzielane kartki, tylko wszystko jest ze sobą razem. I oczywiście pracujemy na lekcjach, w ramach po prostu opracowywania lektur. Także i teraz na przykład podoba mi się to, że zerkam sobie na dół i widzę, proszę Państwa, kolejne jakby odsłony, kolejne wersje tego, takiej teczki. Ktoś nagrywa filmik, ktoś gdzieś tam coś pokazuje. Zobaczcie, że na przykład mam już gotowe jakieś szablony. Czasami są odnośniki do stron płatnych, gdzie trzeba się zalogować. To się nie loguje, ale czasami na przykład są też takie strony, gdzie ktoś się dzieli swoim pomysłem i daje do pobrania gotowy szablon. Właśnie mówiłam o takim czymś tutaj. To też jest jeden z pomysłów, które się pojawiły na blogach angielskojęzycznych wcześniej i potem po prostu gdzieś tam do nas dotarły i mają swoje różne inne potem wersje. Czyli mamy aparat i mamy właśnie zdjęcie. Ja już, Jolu, pomalutku będę kończyć, ale mimo wszystko chciałabym pokazać taką właśnie jeszcze, o właśnie tutaj z Pinterestu, wykonanie takiego aparatu przez moich uczniów. Czyli w tym roku jeszcze zdążyliśmy we wrześniu w pustyni i w puszczy sobie opracować i pomyślałam sobie, że jak gdyby charakterystyka Stasia, no tak, super, fajnie, ale co napiszemy, znowu 2 godziny posiedzimy nad robieniem nawet mapki mentalnej, niekoniecznie. Więc przyniosłam im taki aparat, jak moi uczniowie zobaczyli, że ja znowu z czymś przyszłam i z prototypem, że mój tam się otwiera, zamyka, że można przesuwać, to pierwsze, co usłyszałam, o matko, znowuż będziemy robić coś kreatywnego. I słuchajcie, to oni naprawdę lubią. Lubią piąte, szóste, czwarte klasy, a nawet siódme. Lubią jeszcze takie rzeczy robić. I teraz każdy z nich sobie robił swoje klatki. Ileż było przy tym, słuchajcie, zabawy, ale ileż było też nauki, bo trzeba było podzielić, zmieścić, porysować, wyciąć. Przecież wycinanie małymi nożyczkami dla piąto-szóstoklasisty tutaj, a pamiętajmy, że nasi obecni szóstoklasiści to są dzieci, które są, część z nich to są ci, którzy byliby jeszcze w piątej klasie wcześniej, we wcześniejszych latach, więc oni naprawdę, dla nich to jest ogromne pole do rozwoju po prostu orientacji małej, orientacji przestrzennej właśnie, ale też wszystkich manualnych różnych umiejętności. Także wszystko to się potem przydaje do nauki, ortografii, do czytania, do pisania. Dobrze, a ja jeszcze mówiąc dalej, pokazuję jeszcze inne wersje. I to robiły dzieci na lekcji. Ja nigdy takich rzeczy nie robię w domu, ponieważ nie chcę po prostu wykonań przez rodziców. Czy to jest strata czasu? Nie, to nie jest strata czasu, bo tyle, ile by mi zajęło robienie nawet jakiejś mapki mentalnej właśnie przy Stasiu, to tyle im zajęło tak naprawdę tutaj praca. Oczywiście, że ja też mówię, co powinno się na tym znaleźć, jakie są moje oczekiwania, a potem już jest wykonanie ich.
Czasami się zdarzyło, że chłopiec mówi: oczywiście ja nie umiem rysować, chociaż to jest naprawdę po 3 latach ze mną, oni już takich rzeczy nie mówią, wiedzą, że po prostu mają to zrobić i koniec. I w każdym bądź razie zobaczcie, że tyle różnych zdjęć, tyle różnych tych aparatów, każde inne. Też to lubię właśnie w tych pracach uczniowskich, że one oddają jakby tą osobowość ucznia i potrafią jak gdyby dać możliwość ekspresji. I teraz, proszę Państwa, oczywiście im wydrukowałam to wszystko, oni to mają przyklejone w zeszycie. Można sobie tym poruszać, ale prosiłam, żeby wkleili do zeszytu z jednego powodu, bo będziemy z tego korzystać też po prostu później. Teraz, jak są na przykład edukacji zdalnej, to mogę ich poprosić, żeby do jakiegoś tematu, nawet do czasownika, do jakiejś zasady ortograficznej, również porobili takie filmy i oni już będą wiedzieli, o co chodzi. I w tym momencie po prostu sobie tylko wkładają, żeby im to się nie zginęło gdzieś po drodze. I tak to właśnie nasza praca wyglądała. Tu mieli akurat film związany z pustyni w puszczy, a tutaj mieliśmy też lekcje na temat roślinności Afryki. Przyniosłam różnorodne książki z biblioteki i właśnie tak to mniej więcej wyglądało. Dobrze, proszę Państwa, to ja na tym bym tutaj większość skończyła. Jeszcze tylko chciałabym może, o właśnie, takie są szablony, można takie szablony chociażby znaleźć, jeśli chodzi o Facebook. Dobrze, kończę szerować nasz ekran. Jestem bardzo ciekawa, co tam Państwo po prostu piszecie na naszym czacie. O, z Hobita, Małego Księcia. Tak, i teraz właśnie ktoś z Państwa, pani Justyna Bielec, mówi, że mieliście labbooki z Feliksa, Neta i Niki oraz Gangu Niewidzialnych Ludzi. Ja powiem Państwu, że jedno z wydawnictw to jest GWO i można znaleźć w internecie po prostu cały taki jakby PDF, plik w PDF-ie, gdzie nawet dołożono gotowe szablony profilu na Facebooka. Także w ten sposób nawet gdzieś znajdziecie Państwo w internecie gotowe pomysły, chociażby z GWO, a więc ewidentnie po prostu pomysły na wykorzystanie Facebooka i Instagram. Zobaczcie, że trafiły pod strzechy. A więc jeszcze o Pinterestie takie podsumowanie. Trzeba założyć konto, wyszukiwać materiały, zapisać sobie materiały na tablicach, tworzenie i stworzyć sobie tablicę. Czy to jest bardzo trudne? Nie, to nie jest trudne, tylko to zjada czas. Bo naprawdę jest tam tak dużo, a jak pierwszy raz Państwo wejdziecie po prostu i zaczniecie poznawać rzeczy, które związane są z edukacją, to przepadniecie na 2-3 godziny. Dobrze? I teraz, proszę Państwa, co z sobą zabierzecie po tym moim webinarium? Co zmienicie w swoim myśleniu o mediach społecznościowych? Czy moglibyście na czacie coś napisać? Pan Jarosław mówi, że Pinterest. Pani Renata, pozytywną energię. Bardzo to miłe. Pani Kasia mówi, że założy konto na Pinterestie. Proszę założyć konto, a nawet można siebie odnajdywać. Ja co prawda mam trochę fikcyjne nazwisko, mam Agnieszka Osińska, tak założyłam kiedyś kilka lat temu i tak mi zostało. I można polubiać po prostu innych tablice, można polubiać inne profile. Ja o tym może już tak dużo nie powiedziałam, ale jak Państwo się tam zalogujecie i sobie troszeczkę pochodzicie, to naprawdę zobaczycie, że to wcale nie jest takie trudne. Zapał do poszukiwań, Pani Aniu. Tak, dokładnie. Pamiętajmy, że to od nas zależy, co dzieci zrobią po prostu na lekcji, ze zwykłą lekturą, ze zwykłym tekstem. Tak, Pinterest po prostu jest kopalnią inspiracji, tylko Pani Ulo, bardzo proszę, zarezerwować sobie czas i absolutnie, żeby domownicy nie przeszkadzali. Następnym razem, na następne webinarium będzie mówiła też Jola, co będzie. Jeżeli ktoś z Państwa będzie się chciał ze mną skontaktować, to proszę bardzo, tu jest adres. Również odnośnie szkoleń z e-twinningu i z różnych narzędzi TIC. Ja się również wtedy dzielę różnymi takimi inspiracjami. I to by było właściwie, Jolu, już wszystko z mojej strony. Dziękujemy serdecznie, Agnieszko, za dzisiejsze.